Dzień dobry! Korzystając z okazji, nie wiem, czy coś się ustawić, korzystając z okazji, witam się kolejnego dnia. Słuchajcie, dzisiaj będzie przepiękny dzień. Pokażę wam na pewno piękne rzeczy. Jedziemy do Cemrat ogólnie, ale no zanim co, no to trzeba tutaj troszkę się ogarnąć, przyszykować. Ja mam zimowe rzeczy, bo ma być zimno, ale ogólnie potem ma być ciepło, więc trochę problem. A, poranek. Proszę bardzo. A co to pada? No świetnie, miało nie padać. No to taka niespodzianka o poranku, proszę ja was. Ale ogólnie będzie pięknie, bo ma być piękna pogoda, słońce i ciepło ogólnie. Także to tylko tutaj po prostu pada, ale przestanie niedługo. No dobrze, to ja się żegnam i będę się do was odzywać później. Coś tam wam na pewno opowiem. No i pokażę, tak jak mówię, przepiękne miejsce dzisiaj. Dzisiaj się szykuję na wielki dzień, także biorę i ciepłe buty. I biorę te sorele. Zobaczymy, jak się sprawdzą. One są piękne i takie wygodne i cieplutkie, więc ciepło to powinno być. No ale zobaczymy, jak tam na górze. O, proszę bardzo. Jestem gotowa. Na dzisiejszy dzień! Jesteśmy teraz w miejscowości Tasz i teraz jedziemy, słuchajcie, kolejką do Cermat, dlatego że to jest takie ekologiczne miasteczko i tam to tylko autem, to elektrycznym albo na koniu, bo tam nie da się wjechać po prostu autokarem, ani takim spalinowym autem. I stamtąd bierzemy kolejkę z Zębatą i jedziemy na Górnegrad. Także taki jest plan teraz wycieczki. Jedziemy dalej. Jesteśmy w najpiękniejszym miejscu tej wycieczki, myślę. Przyjechaliśmy na Górnegrad i jest tutaj widok na Matterhorn. Marzyłam o tym, słuchajcie, marzyłam o tym, jak zobaczyłam, że jest to możliwe, to bardzo chciałam tu przyjechać. Jest śnieg, jest zima, jest pięknie!
Mam nadzieję, że tutaj coś widać i słychać, ale jest pięknie. Powiem wam, że spełniło się moje kolejne marzenie. Pewnie czasami pytacie, jak ja znajduję takie fajne wycieczki. No to słuchajcie, u mnie zawsze to wygląda tak, że ja po prostu sobie któregoś razu coś ubzduram i jak ja się uprę, to sobie coś znajdę. I na przykład wynajduję sobie różne miejsca takie pojedyncze, coś gdzie chcę jechać, coś co chcę zobaczyć i szukam różnych wycieczek, które to miejsce w sobie mają. I sobie wybieram potem po prostu, wiecie, jaka chcę, żeby ona była, gdzie. Co jeszcze ewentualnie można zobaczyć. I tak właśnie było z Matterhornem, kiedy to pół roku temu wymyśliłam sobie, że bardzo chciałabym zobaczyć ten szczyt. I była taka wycieczka chyba na majówkę, ale wtedy jakoś nie wyszło, ogólnie wyszło bardzo drogo, więc w sumie za dwa dni chyba wtedy wycieczki na majówkę zapłaciłabym tyle, co tutaj pewnie za tydzień. Także tak to właśnie wyglądało, po prostu ubzduram sobie coś, uprę się i na takie wycieczki jeżdżę po prostu. Tak to wygląda. Także... jakbyście chcieli wiedzieć, to po prostu trzeba sobie coś wymyślić, wybrać miejsce i znaleźć taką wycieczkę. I to wszystko się da. Jest pięknie, słuchajcie, to jest mój klimat. Jest pogoda idealna, jest chłodno, jest tak fajnie rześko, jest śnieg, są góry i jest po prostu przepięknie, przepięknie. Teraz nad jezioro, w którym powinien się odbijać szczyt Matterhorn. Także bardzo jestem podekscytowana. No słuchajcie, warto tu przyjechać, naprawdę. Pięknie to wygląda. A teraz droga pod górę. Ale jest cudownie. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Jest przepięknie. Polecam. Trzeba wysiąść na następnym przystanku z góry i można tutaj zobaczyć takie widoki. No, przepięknie. Kocham. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. I'm
remont, remonty. Spacerujemy sobie teraz po Zermatt. Fajne. Takie klimatyczne miasteczko. Tutaj jest dużo ludzi, dużo się dzieje. Dużo turystów też chyba. No ale nie ma się co dziwić. Piękny widok na Matterhorn. I w ogóle takie miasteczko, które zimą na pewno tętni, bo jest tu mnóstwo narciarzy. Także fajny klimat, naprawdę. Ale mi smutno, nic nie kupiłam, żadnej pamiątki, nic z Matterhornem, nic. Mam tylko wspomnienia i piękne zdjęcia, także to musi wystarczyć. Jesteśmy w mieście teraz Montreux i jest to jedno z najbardziej znanych miast Riviery Szwajcarskiej, tutaj nad jeziorem genewskim również. I przyznam wam, że jest tu bardzo fajny klimat, jest taka promenada, jest naprawdę bardzo ładnie, klimatycznie, ciepło przede wszystkim. I jest to miejsce znane i odwiedzane przez wielu różnych artystów, pisarzy i tutaj ostatnie swoje lata na przykład spędził Freddie Mercury. Aż taka ciekawostka. Znowu jesteśmy późno, ja chciałam wam pokazać hotel, w którym się zatrzymaliśmy. To ten. I dobre jedzenie, więc idziemy na kolację właśnie.